koncepcja klanu, która tutaj była prezentowana, ona oczywiście zachowuje cały charakter wsi Jamno i Łabusz. Wszystkie obszary ochronne, zresztą to jest wymóg taki, nie można inaczej się uchwalić planu bez raportu o działaniu na środowisko, bez zgody konserwatora przyrody. To wszystko musi być zrobione i charakter będzie zostawiony. Tyle tylko, że trzeba się z tym liczyć, że oczywiście to, co jak Państwo proponuje, to proponuje pewną intensyfikację tam zabudowy. I to na pewno. Ale trzeba się liczyć z tym, to na pewno, i tu Pani ma rację, że jeżeli my przyłączymy, zmienimy tam plan i zachęcimy ludzi do inwestowania w tym obszarze, to na pewno to będzie przy całym charakterze wsi. To będzie już wieś większa, bardziej miejska i bardziej zurbanizowana. Jestem mieszkańcem Łabusza od 2004 roku. Do roku 2004, praktycznie biorąc od urodzenia, mieszkałem w Koszalinie. I z tego Koszalina się wyprowadziłem. I dziwi mnie tylko jedno. Pan prezydent Kukietyński, łącznie ze sztabem przygotowanych ludzi, ustalił sobie pewną koncepcję rozwoju Koszalina, przy czym nie pyta nas, jak ładnie to określił pan Kukietyński, partnerów, o zdanie. A może my kochamy mieć do najbliższego sąsiada 30 metrów, a nie tak jak jest na Unii Europejskiej, płot w płot. Może my kochamy te dzikie łąki, niezurbanizowane, bez żadnych dodatkowych inwestycji przemysłowych, turystycznych, komunalnych. Może nam to po prostu odpowiada. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chcę przywołać całą historię tych 500 lat, a na potwierdzenie jeszcze takie już bardzo formalne, to przywołam strategię miasta Koszalina uchwaloną w 2001 roku. Rok przed objęciem funkcji prezydenta przez moją osobę. I ta strategia jednoznacznie wskazuje kierunek rozwojowy do morza. To nie jest moja strategia, to jest strategia miasta Koszalina. Dzień dobry, Marek Wójcik, mieszkaniec Jamna. Panie prezydencie, mówił pan o inwestycjach, o pieniądzach, które miasto chce wydać, czy ma do wydania i ma zaplanowane. O akwaparku, hali, filharmonii i innych tego typu wydatkach. Teraz mam takie pytanie, czy nie byłoby lepiej i dla miasta, i dla nas, jako mieszkańców Jamna Łabusza, żeby miasto Koszalin zainwestowało te pieniądze tu, na miejscu, wykonało te inwestycje, sprawiło, że Koszalin staje się atrakcyjnym miastem dla turystów, dla mieszkańców okolicznych gmin, którzy tu do miasta przyjadą, którzy zostawią tu w mieście i w okolicy swoje pieniądze, którzy być może zatrzymają się u nas w Jamnie, w jakichś pensjonatach, w hotelach, czy gospodarstwach agroturystycznych, które będziemy prowadzili, a Koszalin będzie centrum rozrywki i turystyki, do którego będzie się przyjeżdżało. Czy jeżeli te pieniądze, które są na inwestycje przeznaczone, zostaną wydane, na budowę czegoś w Jamnie, czy to nie będą pieniądze zmarnowane? To, o czym pan mówił, to my oczywiście robimy. To my wszystko robimy. To jest... Dzisiaj kończy się, jaki jest pomysł mój na Koszalin? Właśnie pomysł, który pan w tej chwili z grubsza nakreślił, czyli pomysł na zaplecze dla obszaru turystycznego Rywiery Koszalińskiej. I to zaplecze ma być w miarę atrakcyjne. Mamy dzisiaj parki nowe, to już jest zrobione. Dzisiaj kończy się wielkie centrum handlowo-rozrywkowe, bo forum to są już nie centra handlowe, tylko handlowo-rozrywkowe. Za chwilę wszystko wskazuje na to, bo proces jest na ukończeniu, dokumentacja, wybór wykonawcy, inwestor jest, pieniądze są za dokumentację, pozwolenie na budowę, ruszy MK jako drugie centrum handlowo-rozrywkowe z bardzo dużym obszarem 5000 metrów funkcji rozrywkowych. I my to wszystko robimy i będziemy dalej robić, bo to jest... musi być jakaś oferta na niepogodę.